drabinka się zwęża, schodzi, tak? Tak samo jak komin. I od tego momentu, od tych śrub tutaj pojawia się drżenie. Nie moje, ja drżę cały czas ze strachu, ale drżenie konstrukcji komina. A cóż, drabinka się trzyma na razie. Dobry dzionek, jestem żądny przygód. A przed nami znajduje się dość spory opuszczony zakład, który teraz będziemy zwiedzali. Słońce już tam się schowało za lasem, także będzie się robiło coraz bardziej ciemno. Ale mam nadzieję, będzie ciekawie. Zakład może nie jest specjalnie dobrze zachowany, ale spory, z kominem. I na ten komin również postaramy się wejść, jeżeli będzie taka możliwość, z zepsutym ramieniem. Na dobry początek taki malutki budyneczek, jakiś warsztat, może stacja benzynowa, coś podobnego. Na pewno była potrzebna tutaj masa transportu, ponieważ obiekt ten zajmował się przetwarzaniem padliny, innych resztek zwierzęcych. Potem po prostu produkowano z tego paszę, żelatynę spożywczą i inne tego typu rzeczy. Ale startowaliśmy po prostu z masą, olbrzymią ilością gnijącego mięsa. Tam kogoś słychać, ewidentnie. Pytanie brzmi, czy tutaj na terenie, czy gdzieś dalej, za terenem. Słyszysz to? Chyba dalej, nie? Nie tutaj. Dodatkowo, oprócz zerwanego ramienia, żeby było jeszcze ciekawiej, to również słabo widzę, ponieważ nie jestem w stanie mieć równocześnie na głowie GoPro i okularów. Więc, a nie mam soczewek, także... Tu w ogóle jest jeszcze masa węgla chyba. To jest jakiś taki... Jacie! Ale to jest fascynujące! Chodź, zobaczysz, sam się zdziwisz. Ma strasznie dziwną konsystencję. Nie? No tak trochę. Jacie, jest taki jakby był ekstremalnie lekki, nie? Takie wrażenie jest pod butem. To jest prawdopodobnie pył węglowy. Bo przez jakiś czas działała tutaj również firma zajmująca się właśnie czymś z węglem związanym. Obczajmy sobie najpierw te magazyny. Potem na część główną, tylko ja bym powiedział, ja bym ten komin obczajał jak najszybciej, żeby mieć światełko. Chociaż nie wiem, czy da się na niego wejść. Drabinki mogą być obcięte. My jesteśmy tutaj jedną wielką grupą inwalidów i... Kompletna pustka. Ale przy tej zapadającej ciemności już jest taki stresik, nie? Na klimacie. No jest taka, nie wiem, ja mam taką obawę, że zaraz, wiesz, wyjdziemy po prostu za rogu na kogoś. Że kogoś spotkamy. Jakbym tutaj był sam, to by było nieprzyjemnie. No taki zakład, wiesz, jesteśmy w lesie w sumie. Ale do miejscowości wcale też nie jest tak daleko. Choć oczywiście pewna odległość do tej miejscowości musiała być i to musiała być ze względu na charakterystykę tego zakładu. No bo jeżeli przetwarzano tutaj szczątki zwierzęce w dużych ilościach, naprawdę dużych ilościach, to ten smród gnijącego mięsa roznosił się po całej okolicy. Takich zakładów w Polsce jest trochę i wszystkie, w zasadzie prawie wszystkie powodują konflikty społeczne po prostu na terenach, gdzie się znajdują, bo smród jest niewyobrażalny z czegoś takiego. I czuję się trochę skonfundowany, bo nie wiem, czy mówię do was, czy do kamery. Jest takie, wiesz... Włączono w ogóle? Proszę? Włączono? Chyba tak, nie? Ale zrobiłem research. Także ten, w drodze tutaj. Generalnie jesteśmy na kilkudniowym tripie. Tym razem wyjątkowo samochodem. I po prostu byliśmy w okolicy tego obiektu, więc stwierdziliśmy, że go obczaimy. Ciekawe, jak to działało. Spora hala. Maszyn też na pewno było mnóstwo. Mamy po nich jakieś pozostałości.
Ja bym się nie zdziwił, jakby tutaj na przykład były organizowane strzelania ASG albo coś podobnego. Ale nie widzę kulek. Spory. Chciałbym wyjść na dach w sumie. Mogłoby być ciekawie. To jest takie bardziej do położenia. Rozejrzenia się. To jest fajne. Kto pierwszy korzysta ze zjeżdżalni? Piszesz cię? Nie, tam na dole woda. A wiem, że woda, ale... Może wiesz, jakoś przeżyjesz. Zbiornik na coś zapewne. Albo nie zbiornik, tylko po prostu wiesz, fundamenty. Miejsce na maszynę, o w ten sposób. Tak też może być. Kusi ta zjeżdżalnia, powiem ci. Kusi, ale sobie, moje buty są za bardzo przyczepne, a tyłek sobie zedrę. To co, skaczesz? Puściutko, tylko ten komin tak naprawdę będzie interesujący dla nas, mam wrażenie. Ładna w sumie hala i ładnie to światełko jeszcze pada ostatnie, zachodzące. Ojejku, jakiekolwiek pozostałości znalazłem, patrzcie. Szafy. Nieprawdopodobne. O, ale to jest ładnie... To jest ładnie zdobione w ogóle tutaj. Mozaika jest złożona. Jakaś chemia stara w słoikach porozbijanych. To jest totalnie takie miejsce, wiesz, którym bym się spodziewał właśnie... ASG, nie? ASG, lokalnej młodzieży, bezdomnych, tym podobnych typów. Jest dokumentacja. To jest chyba francuski, nie? Czy ja się mylę? Mi się wydaje. Nie wiem, to pewnie nawet nie jest stąd. A, włoski. No widzisz. Różowe światło na zewnątrz. Tak się idzie tymi korytarzami i idzie, nie? Spacerek. O! Jest wyjście na dach. Tylko nie dla takich inwalidów jak my teraz. Tak, i nie ufałabym jednak temu schodkowi, który jest w tej sypiącej się cerce. On się rusza. Dałoby radę, myślę. Ale to na górę nie wejdziemy chyba żadne z nas. Czy z zerwanym ramieniem, czy z zerwanym przedramieniem. Ćwiczyłem kiedyś wchodzenie po linie. Może jakoś by się udało, nie wiem, w sumie. Idę szukać komina. Sprzęt przeciwpożarowy. Używanie do innych celów zabronione. A, to, żebym wybrał wyjście? Znajdźmy inne. Jak wam się podoba nasz niedzielny spacerek? Super. Rodzinny. Ja bym jeszcze najpierw doszedł na tamten budyneczek, zobaczył, co to jest. Ten naprzeciwko? No. To jest jakieś zejście do podziemi, czy to jest tylko, wiesz, jakiś składzik? Tu jest komin. Niby jest drabinka, widzę. Do góry tak. Do góry, tu na dole też. Dobra. Zajrzymy tutaj i na komin lecimy. Są dokumenty. Fizyka 2. Jakieś inne książki. No nie wiem, to po prostu takie... Biurowe jak dwa lata. Pojedyncze pokoiki. No, może biurowe. Bo tu jest kolejna porcja dokumentów różnych. Także bardzo możliwe, że to miało biurowe zastosowanie. Czy klimat jest fajny? Miejsce trochę mniej ciekawe. Ale sam klimat eksploracji o takiej porze? Ciekawa sprawa. Pora robi. Robotę. Tak. Ojej, jak to ładnie wygląda. Miazga. Mam nadzieję, że da się wejść na górę, naprawdę. Ja chcę skorzystać z ostatnich momentów tego światła, które mamy. O, tu ktoś chodził w ogóle, ślady butów są. Ucięta? A ja bym nie przesadzał z tą uciętą. Myślę, że nawet ze zerwanym barkiem dam radę.
ortopeda by mnie zamordował. Ale czego się nie robi dla ładnych widoczków. Wchodzicie? Co? Wchodzicie? No, czy nie? A, ale generalnie wchodzicie, czy nie? Dobrze się trzyma drabinka. Fajna rada, jak ktoś się wspina po drabinach z jakiegoś powodu, to jest chwytać w ten sposób. Kciuk pod chwytem, a nie nad chwytem ten. Tak ręka może się łatwiej ześliznąć. Sam się tak wspinałem zawsze. Ktoś mi dopiero zwrócił uwagę, jeden z widzów. Dodatkowo ręce warto mieć na wysokości klatki piersiowej, nie powyżej. Ups. A nie powyżej głowy. Bo jakbym się wspinał tak, to by mi nie dopływała do nich krew. I bym się szybciej zmęczył. No ładnie to wygląda tutaj. Jacie, ten zachód słońca. Miazga. Ale jest świetny. Polecam, warto. A w tej hali byliśmy. Na ten dach nie udało się wejść. A jakoś nie żałuję. Bo już 5 minut później jestem wyżej niż tamten dach. Cała konstrukcja zaskakująco stabilna. W ogóle się nie trzęsie w sumie. Więc jej ufam jakoś, że nie spadnę. A najgorszy element to są chyba te płyty metalowe. Dlatego, że tam gdzie one się stykają, bo to znaczy, że tam idzie belka. No jesteśmy co, w połowie komina? Pewnie jakoś tak. A to śmieszne. Drabinka się zwęża. Schodzi tak, tak samo jak komin. I od tego momentu, od tych śrub tutaj pojawia się drżenie. Nie moje, ja drżę cały czas ze strachu. Ale drżenie konstrukcji komina. A cóż, drabinka się trzyma na razie. Jestem ciekaw, czy dogonię słońce. Chyba już nie, chyba już zaszło za późno. Znaczy, za dużo czasu minęło od zachodu. Samochód jakiś jedzie. Ale nie do nas, nie po nas. Chodzi o to, że słońce, kiedy chowa się za horyzontem, no to chowa się po prostu za taką wielką półkulą. W ten sposób to opiszmy. Więc kiedy wchodzimy wyżej, to mamy szansę je z powrotem zobaczyć. I dwa razy w ciągu jednego dnia obejrzeć zachód słońca. No, ja nie, tego słońca nie widzę, ale widok jest nieprawdopodobny. Widok zapiera wdech w piersiach totalnie. Ale my możemy wejść jeszcze wyżej. Mam nadzieję, że obraz z GoPro chociaż trochę oddaje te widoki, których doświadczam. Tu już się wszystko gibie trochę. Ale to jest kwestia całego komina. On jest stalowy i na wietrze, na tej wysokości po prostu pracuje. Sporo osób ma mnie za takiego jakiegoś nieustrażonego gościa. Ale prawda jest taka, że na kominy to ja chyba w ogóle nie wchodziłem. Może jakiś jeden niski się zdarzył, ale taka konstrukcja jeszcze nigdy. To mój pierwszy raz, można powiedzieć. Ale genialnie. To się... Nie jest to przyjemne uczucie. Wieje wiatr i ten komin realnie się chybocze. On się zwyczajnie chwieje. Kiedy człowiek przestanie się ruszać, dopiero wtedy to czuje tak naprawdę. Ale warto było. Trochę wysiłku, trochę zerwanego ramienia dla czegoś takiego. Ostatnia drabinka, żeby przyklepać
szczyt kominu, zajrzeć do środka. Aho! Echo! Echo! Subskrybujcie Rządnego Przygód! Brzmiałbym był na festiwalu. Jakbym mówił przez jakiś mega wielki głośnik. Już nie będę się rozbierał. Stawać też na tym nie będę. Ten komin się stanowczo za bardzo chwieje. Naprawdę mam nadzieję, że GoPro oddaje ten widok chociaż trochę. Na pewno nie oddaje tego bujania. I w idealnym momencie dnia po prostu. W idealnym momencie dnia. Schodzę na dół. Schodzę na dół, żeby znajomi się o mnie nie martwili. Bo wydaje mi się, że się jednak nie wybierają ze mną. Jakby nie nadganiają mnie. Także do nich wracam. Mam nadzieję, że bezpiecznie. Robi się już teraz w sumie coraz ciemniej, więc tym bardziej nie mogę zostać na dole, na górze, obserwować zachodu słońca, aż takowy się skończy, bo nie chciałbym schodzić tą drabinką po ciemku. O, mam ostatnie teraz chwilę, kiedy jeszcze coś widać bez latarki. Wojtek schodzi, a ja się zorientowałem, że w sumie będąc na górze, oczywiście nie pomyślałem kompletnie, a nie zrobiłem żadnego zdjęcia na Instastory. Instastory to są takie relacje, które dodaję na żywo i tam na Instagrama po prostu. O, proszę bardzo, ładne zdjęcie. Zejdę na dół, to je wrzucę. Zachęcam, link do Instagrama znajduje się w opisie. Wtedy w zasadzie na żywo wiecie, co i jak eksploruję i gdzie jestem akurat. Dobra, dziękuję za światełko. A, jesteśmy na dole, wow. Ej, szybko poszło w sumie. A skoro szybko poszło i skoro pokazałem wam to jakże niesamowite miejsce, którego główną, jeżeli nie jedyną atrakcją był tenże oto komin, tą lampę jeszcze chciałem pokazać właśnie. Się wywróciła tutaj, złamała w pół. Siła uderzenia na dole była tak duża, że to zostało całkowicie pogięte. Ale skoro wlazłem na komin, to mogę chyba już w takim razie się pożegnać. I to wcale nie jest tak, że nagram to pożegnanie po raz drugi. Mam nadzieję, że wam się podobało, tobie się podobało, drogi widzu, widzko, że zostaniesz tym widzem, widzką, klikając przycisk subskrybuj albo łapkę w górę, jeżeli film ci się podobał, albo zostawiając komentarz, wchodząc w linki w opisie. I tak już nikt pewnie nie słucha, także po prostu mam nadzieję, że się widzimy w następnym odcinku.